Dzień dobry wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem w hotelu Radisson, Szklarska Poręba. Jesteśmy tutaj zaproszeni właśnie przez ten hotel. I słuchajcie, jest godzina 9:20 coś. No ja lecę sobie na masaż, ponieważ tak dawno nie byłem, że w końcu czas się wymasować. A was zapraszam do wspólnego uśmiechu i zaczynamy tego vloga. Masaż bardzo udany. Przytrzymałem. Dzisiaj miałem naprawdę ciężką noc. Dzisiaj mieliśmy naprawdę ciężką noc z Edziem. Spuchnięty jestem, tak niezaspany, że to szok. Idziemy na śniadanko. Zobaczymy, co będzie dzisiaj do jedzonka. Idziemy na śniadanie. Zobaczymy, co będzie do jedzenia. Masaż był super. Dzisiaj, słuchajcie, pokażę wam, jak ten hotel wygląda też z zewnątrz. Ujęcia z drona wam pokażę. Bo są hotele, które się wpasowują w klimat. Miejsca, a są hotele, które się nie wpasowują. I ten zdecydowanie, słuchajcie, zobaczcie. I ten hotel naprawdę się wpasowuje bardzo dobrze. Zobaczcie, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Teraz daję wam ujęcie z drona. Sunlight that always stays, dinner by the waterway. It's that sweet light. Zobaczymy, co będzie na śniadanie. Małe jest obłożenie hotelu, więc nie ma jakichś, nie wiadomo ile rzeczy do wyboru, ale są wszystko było świeże, naprawdę. Na obie dekoracje wszystko było mega smaczne i było naprawdę super. Naprawdę. Idę zjeść. Pokażę wam, co będzie. Zresztą mówiłem, że będę wam pokazywać, co się dzieje w hotelach i jak w tych hotelach jest, czy jest okej, czy nie jest okej. Więc idziemy. Dobra, zaczynamy. Mamy jajeczniczkę, mamy bekon, mamy kaszankę. Mamy jajeczka, ziemniaczki, pomidor, jest taki kapreza zapiekany. Racuchy, czy co to jest? Pałka w jajku, wow. Tam jeszcze mamy owocki. Słuchajcie, chciałem wam pokazać, jak wygląda śniadanie, ale muszę iść po chusteczki dla Edzia i po kremik. Fajnie jest mieć kogoś do pomocy na wyjeździe i fajnie jest tak na chillu podchodzić do tego, że wiecie, możemy sobie pójść na masaż. Możemy sobie, nie wiem, chwilkę się przespać dłużej, bo on mówi razem, zabiera młodego i Oliwka. Super to jest, naprawdę. Ciężko mi się jeszcze na razie mówi, zaraz się rozkręcę. Musiałem pójść do pokoju po rzeczy dla Edzia, bo jest awaria. To jest życie, zobaczcie. Edzio jest zabrany, cioci opiekują się. Ej, teraz się daje na spokojnie. Żyć nie umierać. Moje śniadanko wygląda tak. Dużo warzyw, jajecznica. Jedno gotowane jajko, do tego ćwikła, kocham ćwikłę, nie wiem jak wy, czy lubicie, czy nie, ostatnio mamy, dostałem słoik. I cały słoik w pierdzinie, słuchajcie, w jedną sekundę. Jest i kawka. Zupka. Jest tutaj naprawdę, słuchajcie, pięknie. Polatałem dronem, to dopiero zobaczyłem, jakie tutaj są piękne widoki. Wy też już mogliście to zobaczyć. Co jest też fajne, że jestem tutaj. Siema, odbiłem się. Suficie. Idę się umyć. Ewa uciekła. Mogę wyjść? Dobra, to cześć, pa. Wika z Oliwką zajmują się naszym dzieckiem, a wy uciekliście. Znaczy jedziemy do Rossmana, o to chodzi. Nigdzie nie uciekamy, po prostu miałem jechać sam, ale Ewa się wtrąciła i mówi, ej, to chcę jechać z tobą do Rossmana. Jak takie dziecko. No bo wiesz, kiedy ostatni raz gdzieś byłam sama z tobą? Nie wiem, kiedy byliście sami. Pół roku temu. Nie, no jakby u mamy. Dwa razy, raz na zakupach też byliśmy. I raz na zakupach. Teraz też musimy mojej mamie zostawić go, żeby... Tak, żeby pojechać też na zakupy przed wyjazdem, nie? Bo też będzie pewnie pierdół trzeba kupić. No dobra, no kochanie, no pędzimy, no. Czuję się, jak wiesz, że bym szła na randkę. Oh yeah, idziemy na randkę. Do Rossmana. Do Rossmana, do Roska. Widzisz, że to poszli na godzin. Ale już panikowałeś, że jestem pracownikiem i że cały czas pracuję. Tak jak wylosowałam z pracy, teraz mówisz, że jestem leni, bo cię pracować nie muszę. No bo nie montujesz filmu. Pan pocisnął Ewcie właśnie i wypytał się... Chciałem się tylko zapytać... Tak, chciałem się zapytać, dlaczego taki kolor auta? Taki ładny samochód i dlaczego taki kolor? Tak. Proszę pana, to jest najmodniejszy kolor tego sezonu.
O! Boże, co tu się stało? Odsunięty jest. Tak daleko. Poczekaj, Jura. Bo ja siedziałem. Jezus. Kochani. Poczekaj, muszę. Moment. Muszę, ja też jestem w tapce. Słuchajcie, akcja jest śmieszna, ponieważ byliśmy tutaj w Rossmanie. Jesteśmy w Jeleniej Górze. I to jest pizza i kebab. Ewa tutaj poszła do toalety i pan dał kawałek spróbować pizzy i okazało się, że ta pizza jest naprawdę pyszna. Pan robi od chyba 7 lat pizzę, jest to taka pizza trochę napoletana i wyszła, znaczy jest naprawdę zajebista i zaraz ją będziemy zabierać, zamówiliśmy 4 dla dzieciaków i dla nas. Czekamy, ale jest naprawdę sztosik, serio. Co? To wygląda naprawdę zajebiście, serio. Pan pokazuje, jak ta pizza wygląda. Dawid, telefon! Wygląda naprawdę bardzo dobrze. Serio. Wygląda naprawdę bardzo dobrze. Czy pan jest w Szklarskiej Porębie? Czy pan jest w Szklarskiej Porębie? Czy pan jest w Szklarskiej Porębie, panie Edwardzie? Mój mąż właśnie przebiegł 10 km, tak? Jest dla mnie taka... Gratuluję. Trzeba mieć taką barierę w głowie. Gratuluję. Jestem z ciebie mężu bardzo dumna. Roberta Karasia, który zrobił 10-krotny Ironmana. A jak się czujesz? Dobrze, super, co? Super, ja w ogóle zajebiście. Ja jutro idę biegać z tobą, ale dzisiaj chciałabym jeszcze, jak położymy Edzia spać, no, żebyśmy poszli na siłownię. I dumna z ciebie jestem. Dziękuję. Mężulku, ile spaliłeś kalorii? 917. Ja pierdzielę. Chciałem się tylko dzisiaj wam pochwalić, ponieważ dzisiaj udało mi się przebiec. Uwaga, uwaga, 10 km zrobiłem to pierwszy raz w życiu. Nigdy tak daleko, tak długo nie biegałem. Udało mi się to zrobić w godzinę 15 minut. Jestem się maksymalnie dumny. Z tej okazji nawet dzisiaj napiję się sobie piwka. Czuję się fenomenalnie. Jestem tak naprawdę w kwiecie swojego życia, tak mogę to nazwać. To jest mój syn. Spędzamy dzisiaj sobie czas z przyjaciółmi. Zjemy sobie coś. Piękny widok, zobaczcie, piękny widok za nami. Tutaj sobie będziemy jeść. Tutaj moje piwo stoi. Zaraz będę je pić. Ogólnie dzisiejszy dzień uważam za udany. Podchodziłem do tych 10 km bardzo, bardzo, bardzo długo. Chciałem je przebiec już dawno, dawno temu. W końcu mi się udało. Zrobiłem to. Jestem maksymalnie siebie dumny i to uważam za taki przełom. To jest przygotowanie do półmaratonu. Może kiedyś maratonu zobaczymy. A tymczasem idę zaraz coś brać do jedzonka. Dzisiaj wrócił do nas nasz małolat. Cały dzień był dzisiaj z ciocią. Całą noc! I jest która godzina? No, no. Która jest godzina, do której spaliśmy? Dochodzi do 11, więc trzeba iść na śniadanie. Więc ten mały człowiek dzisiaj spał z ciocią. Ciocia nim się dzisiaj w nocy opiekowała, ale cię dał pospać aż po 8. Ale rodzicom, nie? Stary, że musimy spać. O, jak to jest pięknie. Naprawdę, jest prześwietnie, idziemy teraz tam jeść sobie śniadanko. Ale pierwsza taka nasza noc. Pierwsza nasza taka noc od 6 miesięcy. 6 miesięcy. 7 zaraz. Bosiu. 6,5 miesiąca. O tak, no bo to będzie nawet. Martwego tak... króliczka. Jak tam? Fantastycznie. Bombi śpi. Jak oceniasz jedzenie tutaj w hotelu? Super. Bardzo dobre. Ale to w skali od 1 do 10? No ja jem tylko obiad do kolację, ale na śniadanie widzę u was, że spoko jest. I naprawdę są pyszne. Fresh jest, tak, nie? Rybka, warzywka. Fajnie, że nie ma też za dużo, tak, bo też nie ma za dużo wyboru i wszystko jest takie świeżutkie, tak, no. Tak. Te warzywa są pyszne z patelni, no naprawdę jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o... I zupki dobre. Wczoraj ten żurek, o Jezu, przepyszny. Więc jedzonko oceniamy naprawdę wysoko. 9 na 10 daje. Tak. 9 na 10. Bo jakieś zawsze nie dociągnie. Bo 10 na 10 to już jest takie, że totalnie jest wypas totalny. Tak. Ty, Oliwka, jak oceniasz? Skali od 1 do 10? No. 10 na 10. Tak? Oskar, jak jedzenie? Jak oceniasz? 1000 na 10, dlatego że jest to Nutella i można zmieniać zjeżdżalnie, czy muzyki. Tak? Dobra. A ty, Wira? Można zrobić. Ja też 9 na 10. No. Można zrobić też ostrą jazdę. Tak? I zrobiłeś już ostrą jazdę? No. Jak ci się podobało? Fajnie. Jak oceniasz basen, strefę basenową w takim razie? To są główni użytkownicy tej strefy. 1 na 10, wspaniale jest. No wczoraj to tak szaleliście tam. Bo można tam nawet, znaczy nie to, że nie można, tylko że robiliśmy takie łódki z materacu. A to ja widziałem. I zjeżdżałeś bardzo szybko. A nie bałeś się? No dobrze, bo ty jesteś odważny. Tylko żeby było lepiej, gdyby było jeszcze głębsze.
Aha. Więc słuchajcie, no, no. Właściciele tego obiektu, pamiętajcie, możecie zrobić głębsze wody. Dobra, czyli wszyscy są zadowoleni. Frederik, a jak myślisz, jak Frederik ocenia? No zjadł ostatnio 6 lecuchów, więc myślę, że... że jest dobrze. Myślę, że jest dobrze. Że jest usatysfakcjonowany. Dobra. Ale wczoraj mu bardzo smakuje. Wczoraj oni tak szaleli na tym basenie, że ja wyszłam na basen i tylko jedna głowa spod wody i do wody. Ktoś tylko z tej zjeżdżalni. Bardzo fajnie jest tutaj. Naprawdę. Kameralnie jest tak. O tak możemy nazwać to. Ale super udogodnienia są dla dzieci. Tak. Jeszcze... Tak, jeszcze niedługo wrócimy do tego. Niedługo jeszcze wrócimy do Świnoujścia. Też bardzo się było. A tutaj jest jacuzzi. Idziemy właśnie sobie teraz posiedzieć na jacuzzi, poopalać się chwilkę. Mamy piękne słońce, ale pogoda ma się diametralnie zmienić już niebawem. Jest jakieś... Wiesz, też tak jest w innych samochodach, ale w naszym jest super opcja, że ma się Mercedes Mi. I na przykład jak nie mam teraz kluczyków, to mogę bez problemu otworzyć sobie auto. O, moje auto się otworzyło i mogę sobie zabrać z niego co chcę. To jest zajebiste, naprawdę. Kurde, jakie podobne dwa kolory. Niespotykane. Teraz mam, że mam odblokowane wszystko. Przesuwam paluchem. I zamknięty. Super to jest. Dajcie znać, że w innych samochodach też tak jest. Jak w Mercedesie. I w jakich. Tutaj jak sobie przejedziecie koło recepcji, macie jeszcze do dyspozycji siłownię 24H. Tutaj macie zabawę dla dzieci. Możecie sobie tutaj pobawić się w Kids Clubie dla dzieciaków od 9 do 20. Macie tutaj takie kolorado dla dzieci, gdzie dzieci mogą sobie w kulkach pobawić się. Tutaj jest siłka, tutaj jest ping-pong, a tutaj jest moja żona. Dzień dobry wszystkim. Wracamy z naszym duetem. Dzisiaj oceniania jedzenia. Dzisiaj jesteśmy w restauracji, która się nazywa... Jak się nazywa? Nie wiem. Radnicy... Sklipek. Radnicki sklipek. Zamówiliśmy trochę wieprzowinki, zamówiliśmy piwko. Będziemy sprawdzać, jak smakuje czeskie piwo. Na ten moment zjedliśmy Smilk Max. Jesteśmy gotowi, żeby spróbować czeskiego jedzenia. Testuj. Czy tutaj jest ogólnie tak, że strasznie nie ogarniają? Bardzo nie ogarniają, nikt nie mówi po angielsku. Bardzo ciężko się jest dogadać, zamówić coś. Nie dostaliśmy już sztućców. A dobra. Dobra. Ja zamówiłam sałatkę Cezar i jest spoko. Ale ja zamówiłam jeszcze jakieś inne danie. Słuchajcie, te żeberka są naprawdę przepyszne. Sałatka, jak cię mówię, że też jest dobra. Tutaj mamy tatara. Tatar wygląda naprawdę solidnie. Tutaj jeszcze mam... Uwaga. Tutaj. Ziemniaki są. Uwaga, uwaga, uwaga. Tutaj jeszcze mamy ziemniaki. Danie główne. A co to jest? To jest prawdziwego łasucha. To jest biteczka. A weź spróbuj tego. Ale niech to zostanie tajemnicą. Dziwnie wygląda. Ale chleb wygląda też dziwnie. Wszystko wygląda tutaj dziwnie. Ale już jest zrobiona masa. Jedzcie, bo to jest... Ja dla wszystkich zamówiłem. Wygląda cudownie. No to za chlebek. No to bierzcie. I czosnek jest. Jest normalny. Dobra, dzisiaj nie będę się całować, więc jem z czosnkiem. Jak to? Teraz chcę zjeść. Pomyliło się, nie ma chęty. Czosnek? A oni nie mają normalnych konkretów? Dyrek. Zamiast tego chleba, weź sobie to do środka. Spróbuj to, hej. W mięsnym środku jest bardzo dobre. Chleba? Tylko spierdzę. Hej, naprawdę? Zobacz to. Jedzenie jest pyszne. Zobaczcie, jak to jest najdziewane. Takim boczkiem w środku. Taka pyza. Teraz zamówiłem. I sobie pomaczam to śmietanie jeszcze. No. Zobaczymy. Zacząłem się podwójnie ślinić. Śmietaną. To smakuje jeszcze 300 razy lepiej. Naprawdę dobre jedzenie. Serio, jak będziecie tutaj, to możecie sobie wpadać na czeskie żarty. Jeszcze śpią, a my z Edwardem jedziemy razem do sklepu. Ogólnie przejechać się trochę i później pójdziemy sobie na kawusie. Klasycznie. Mama dzisiaj miała ciężką noc. Opa. No i tak sobie zwiedzamy. Ale ty jesteś piękny. Kocham cię. Mega przyjemnie, słuchajcie, na dworze. Pojedziemy szybko do sklepu i też wrócimy i sobie pójdziemy na spacerek. Masz ty, tutaj jakoś masz jeszcze jelonka. Masz. Leżeliśmy w łóżku. Już tam szliśmy do spania. Wszystko ogarnięte i w ogóle. Leżymy i nagle słyszymy z pokoju pozytywka włączona. I w łóżku Edzia była pozytywka, która była naciągnięta i która zaczęła grać. I pewnie to było tak, że po prostu
rzuciliśmy tą pozytywkę, wiecie, jak już była rozciągnięta i rzuciliśmy i zapomnieliśmy o niej i ona tam się poruszyła delikatnie i zaczęła grać, ale to trochę było jak z takiego, wiecie, horroru. Wiecie, mówię, biorę to w taki sposób, że ona była po prostu wcześniej naciągnięta, rzuciliśmy, ona leżała i tam coś się poruszyło i zaczęło grać, ale jednak taki niesmak pozostał, tak to możemy nazwać. Więc jedziemy. Mój syn jest mega grzeczny, słuchajcie, siedzi, bawi się, a my jedziemy do Lidla. Super, jesteś tutaj w tym hotelu to, że można sobie bez problemu zostawić samochód pod samym wejściem praktycznie i wiecie, i nie dźwigać, jak czegoś zapomnicie, to nie musicie wchodzić na garaż podziemny. Wiecie, zimą to pewnie jest troszeczkę... Jak tam, amigo? Jak tam? Dzień dobry. Kocham cię. Siemanko. Idziemy na kawkę? Idziemy na kawusie z tatusiem? Idziemy na kawkę. Tak jest. Dzień, w którym nie będziemy musieli ze sobą wózka wozić, to będzie najcudowniejszy dzień w moim życiu. Jak będzie już na przykład sam chodzić, nie sam siadać do tego, do wózka, to będzie coś. Dobra, mamy to. No, wodę mamy, gdzieś mamy dwie butelki. Ale fajnie, co? Ale fajnie. Naprawdę, to ile daje to dziecko miłości, to jest po prostu hit. Serio. Tyle miłości daje takie. I mamie, i wszystkim. Moi mili, moi drodzy, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Mam nadzieję, że też pokazałem wam ten hotel tak, że będziecie chcieli tutaj przyjechać, ponieważ naprawdę ten hotel jest super miejscem. Super miejscem właśnie na wypad z dzieckiem, z przyjaciółmi, z rodzinką. Jest naprawdę tutaj mega, mega miło. My dzisiaj już się żegnamy z tym miejscem, ponieważ mieliśmy wyjeżdżać jutro, ale wyjeżdżamy dzisiaj, ponieważ sytuacja losowa. Tak, i musimy wracać. Za chwilkę będziemy się pakować, ogarniać się, więc ruszamy stąd dalej. Zresztą mamy 10 dni do tego, aby wszystko ogarnąć na tip-top, ponieważ będziemy wyjeżdżać na dłużej. Więc ciężki okres przed nami, znaczy ciężki, fajny, intensywny, a przy okazji właśnie ciekawy. Więc myślę, że będziecie też zadowoleni z filmów. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. Trzymajcie się, do zobaczenia. Salut, ciao.